Drodzy Państwo, przystępujemy do jednej z najważniejszych inwestycji w gminie Kłodawa. Historyczna inwestycja, ponieważ jest to pierwszy żłobek publiczny, który tutaj na tym placu powstanie. Mam nadzieję, że proces inwestycyjny będzie przebiegał harmonijnie i już 1 września przyszłego roku mury tego pięknego, okazałego obiektu będą tętniły radością i śmiechem naszych dzieci. Na pierwszej naszej naradzie wewnętrznej firmy, jako generalnego wykonawcy, ustalimy sobie plan działania i koordynację działań, prowadzenie całej tej inwestycji. To jest osoba bardzo ważna na tej budowie, odpowiedzialna za cały sukces tej inwestycji. Gmina realizuje bardzo ważną dla naszych mieszkańców inwestycję. Jest to budowa żłobka i przedszkola w Kłodawie, łącznie dla 225 naszych maluszków. Ja, moi radni, nasi mieszkańcy wiedzą, jak strategiczna i ważna to jest inwestycja dla mieszkańców gminy, którzy i chcą wrócić na rynek pracy, i chcą dzieci oddać w bezpieczne ręce.
relacje pomiędzy generalnym wykonawcą, pomiędzy nami a gminą i osobami, które dokonują tutaj kontroli przebiegu tej inwestycji, jest naprawdę współpraca bardzo dobra. Także za to chcę podziękować przy okazji swoim pracownikom, kierownikowi, panu Sebastianowi Kaźmierczak, który bardzo dobrze prowadzi tę inwestycję, całym zespołowi, dziewczynom, pani Agacie, pani Monice, pani Ani, koleżance Emilii Sroga, które czuwają nad dobrym przebiegiem tej realizacji. No i mojej szefowej, tak, pani Anecie Suchome, jako generalnemu podwykonawcy, który realizuje tą inwestycję. Tak? Dziękuję bardzo. Wszemi wobec. Akt erekcyjny budynku żłobka i przedszkola w Kłodawie. Wszemi wobec i każdemu z osobna się czyni, że w dniu dzisiejszym, 7 października 2020 roku, został wmurowany akt erekcyjny pod budowę żłobka i przedszkola w Kłodawie. Żłobek i przedszkole niechaj służy po wsze czasy mieszkańcom gminy Kłodawa do rozwijania najlepszych cech intelektualnych, duchowych i moralnych młodego pokolenia. Dzieci naszej gminy niechaj zdobywają tu głęboką wiedzę, sprawności ogólne oraz kształtują własną osobowość. Akt erekcyjny podpisali wójt gminy Kłodawa, pani Anna Mołodciak, przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Korona, generalny wykonawca IG Ireneusz Suchoma.
Kochani, jestem niezwykle dumna. Stoimy przed pięknym gmachem. Inwestycja dobiegła końca. W naszej placówce oświatowej nowej jest 7 oddziałów przedszkolnych, 2 oddziały żłobkowe, w środku atrium, w którym znajduje się przepiękny plac zabaw wewnętrzny. Na terenie zewnętrznym mamy 2 place zabaw. Jeden plac dla dzieci ze żłobka, drugi dla dzieci z przedszkola. Mamy również tarasy zewnętrzne, kolorowe, piękne. W obiekcie jest piękna, nowoczesna kuchnia, w której zamontowany jest sprzęt AGD. Obiekt posiada także wyposażenie multimedialne, projektory, telewizory, instalację fotowoltaiczną, która zasila obiekt prąd. Wewnątrz budynku znajduje się piękna, wielka sala audiowizualna, z której będą korzystać zarówno dzieci ze żłobka, jak i z przedszkola. Każda sala dydaktyczna jest wyposażona w magazynek podręczny i piękną łazienkę. Cieszymy się, że pomysł pani Anny Młodciak, wójta gminy Kłodawa, uzyskał aprobatę w Radzie Gminy, która zagwarantowała w budżecie gminy Kłodawa 16 milionów złotych na tą inwestycję. Inwestycja jest dofinansowana ze środków rządowych, jak również ze środków europejskich. Na budowę oraz utrzymanie budynku otrzymaliśmy dofinansowanie z 4 źródeł zewnętrznych na łączną kwotę około 6 milionów złotych. Były to 2 programy rządowe, Maluch Plus oraz Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.